Ostatnio mieliśmy materiał osadzony w Premier League, a tym razem pora przenieść się do Francji. Dziś przenosimy się pamięcią o 11 lat wstecz. Opowiem wam krótką historię nie tylko o drużynie, która zaskoczyła cały świat i wprawiła w zachwyt południowe wybrzeże Francji, ale również o zawodniku, który rozpoczął wtedy swoją podróż na szczyt, a po latach stał się najlepszym w historii strzelcem reprezentacji Francji. Ten materiał poświęcony jest drużynie Montpellier. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Jeśli ktoś nie pamięta lub nie zna historii tego klubu, dzisiejszy odcinek jest w sam raz dla was. Montpellier to francuski klub założony w 1919 roku, rozgrywający swoje spotkania ligowe na Stade de la Mozon. Jest to klub, który na przestrzeni historii reprezentowały takie ikony jak Loro Blanc, Eric Cantona, Roger Milla czy Carlos Valderrama. Jeszcze tylko szybko przypomnę o zostawianiu łapek w górę i komentarzy pod odcinkami dla zwiększenia ich zasięgu oraz będę wdzięczny za wszystkie subskrypcje nowym osobom na moim kanale. Zespół Montpellier przez lata był wyraźnie średniakiem ligi francuskiej, sporadycznie wahającym się między grą w pierwszej i drugiej lidze. Trzykrotnie w historii zdobywali mistrzostwo drugiej ligi. Sięgali też raz po Puchar Ligi oraz dwukrotnie po Puchar Francji. Największym sukcesem klubu był chyba jednak triumf w rozgrywkach europejskich Pucharu Intertoto w 1999 roku. Tej rangi trofeów nie można jednak porównywać do Mistrzostwa Francji. Najbliżej tytułu mistrzowskiego w historii byli w sezonie 1987-88, kiedy to w lidze wyprzedziły ich jedynie Girondins Bordeaux oraz Monaco, którego mistrzowskim trenerem był wtedy jeszcze legendarny Arsène Wenger. W Montpellier grali wtedy m.in. wcześniej wymienieni Milla oraz Blanc, a klub był świeżo po awansie z drugiej ligi. W pierwszej lidze francuskiej obecnie występują nieprzerwanie od sezonu 2008-2009, kiedy to w tabeli Ligue 2 zajęli drugie miejsce tuż za Racingiem Lens, tracąc do niego 2 punkty. Niewiele wam da, gdy powiem, że chyba najbardziej znanym obecnie zawodnikiem z tamtego składu jest wówczas 19-letni Mapu Yangambiwa, który obecnie ma za sobą takie kluby jak Newcastle, Roma czy Olympique Lyon. Choć trenerem, którego zawdzięczali awans, był Roland Courby, na stanowisku w kolejnym sezonie zastąpił go René Girard. To ten trener już w pierwszym sezonie pozytywnie zaskoczył, zajmując 5. miejsce, kwalifikując się do europejskich pucharów. Drugi sezon po powrocie mieli w Ligue 1 dużo gorszy, zajmując dopiero 14. miejsce w lidze. Był to jednak sezon niezwykle istotny. Pomimo odejścia ich najlepszego strzelca z ostatnich lat, Victora Montaño, a także odejścia m.in. Argentyńczyka, który później zrobił niezłą karierę, czyli Tino Costy, do klubu dołączyło kilka niezwykle istotnych nazwisk. John Utaka, Gary Bocali, Marco Estrada, a także przede wszystkim pozyskany za 2 miliony euro z drugoligowego Tour napastnik Olivier Giroud. To właśnie on prosto z mostu stał się najlepszym strzelcem zespołu, strzelając 12 bramek w lidze. Nic jednak nie zwiastowało tego, co miało się wydarzyć sezon później. Powiem więcej, nawet z początkiem sezonu 2011-12 absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Zwłaszcza, że do klubu przybyło tylko 3 zawodników, z których dwaj okazali się później kluczowi. Kameruńczyk Henri Bedimont oraz 33-letni brazylijski defensor Vitorino Hilton, który później, pomimo swojego wieku, zdążył jeszcze stać się klubową legendą. Tymczasem Montpellier już od pierwszej kolejki dominował sezon. Po triumfach w 3 pierwszych meczach zajmował najpierw 2., a później 1. lokatę. Dopiero po porażce 0-3 z Paris Saint-Germain w 8. kolejce spadli na 4. miejsce. Od 9. kolejki Montpellier ani na moment nie opuścił jednak top 2 sezonu. Pomimo 6 porażek w lidze, choć tylko jednej z nich u siebie, francuski klub pierwszy i jedyny raz w historii został mistrzem Francji. O 3 punkty wyprzedzili przejmowane wtedy przez szejków PSG, które od kolejnego sezonu do dnia dzisiejszego zdobyło 9 tytułów mistrzowskich.
Choć wyniki Montpellier nie zachwycały, jako że aż 11 z 25 wygranych meczów kończyło się wynikiem 1-0, ekipa prowadzona przez René Girarda sensacyjnie sięgnęła po tytuł Królem Strzelców wraz z Brazylijczykiem Nené z PSG, z 21 bramkami został Olivier Giroud, który dopiero w tamtym sezonie w wieku 25 lat zadebiutował w reprezentacji Francji. Co ciekawe, Giroud ani razu w tamtym sezonie nie został zawodnikiem miesiąca. Niemniej jednak trafił do jedenastki sezonu obok trzech kolegów z zespołu, wspomnianych przeze mnie transferów Hiltona i Bedimo, a także młodego zawodnika roku Younesa Belondy. Menedżerem roku został rzecz jasna Girard, dla którego był to jedyny w karierze tytuł mistrzowski. Ten wynik oczywiście oznaczał też, że pierwszy raz w historii klubu w sezonie 2012-2013 grali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Przygotowania do sezonu zakłócone były dwiema najgorszymi z możliwych wiadomościami. Najlepszy strzelec Olivier Giroud opuścił klub na rzecz Arsenalu za 12 milionów, a młody kapitan Yang Gambiła za 8 milionów odszedł do Newcastle. Pomimo dzielnej walki kolejny sezon nie dał już kibicom tyle radości. W Lidze Mistrzów po 6 grupowych meczach zajęli ostatnie miejsce w grupie m.in. za Arsenalem, kiedy to spotkali się ze swoją gwiazdą z minionego sezonu. Grali także z Schalke i Olympiakosem Pireus. W lidze ponownie stali się natomiast ligowym średniakiem, zajmując dopiero 9 miejsce w rozgrywkach. Jak już wspomniałem, od tamtego pamiętnego mistrzostwa minęło 11 lat. Dotychczas najwyższym miejscem w lidze, które zajął Montpellier od tamtej pory, było 6 miejsce w sezonie 2018-19. Jednak w Europie do dnia dzisiejszego więcej nie zagrali. Ich forma regularnie waha się teraz między 8 a 15 miejscem w tabeli. W obecnym sezonie klub będzie liczył na nową gwiazdę w linii ataku, za którą zdecydowanie można uznać młodziutkiego 20-letniego francuskiego napastnika Elie Wai, który jest wychowankiem klubu i przez ostatnie 3 sezony zdobył 32 bramki dla drużyny, strzelając aż 19 w skończonym nie tak dawno sezonie. Tak jak tydzień temu na zakończenie sprawdzam, jak potoczyły się losy zawodników wówczas reprezentujących klub. Podstawowy wówczas goalkeeper Geoffrey Jourdain odszedł z Montpellier dopiero w 2017 roku do Nancy, gdzie sezon później zakończył karierę piłkarską. Jego zastępca Laurent Pionnier został w klubie o rok dłużej i w wieku 36 lat właśnie w Montpellier zakończył piłkarską karierę. W 2014 roku z klubem pożegnał się prawy defensor Gary Bokali, który w 2018 roku wyjechał do kraju pochodzenia Martyniki i do końca nie wiadomo, czy zakończył już karierę piłkarską, czy nadal ją kontynuuje. Aż do 2021 roku, do wieku 43 lat, w klubie pozostał Brazylijczyk Hilton, stając się zawodnikiem z czwartym w historii wynikiem, jeśli chodzi o ilość występów dla Montpellier. Karierę skończył rok temu. Nie do końca też wiadomo, co dzieje się z jego partnerem z defensywy Yangem Biłą, który po odejściu do Newcastle nigdy nie wypłynął na szersze wody, pomimo 4 meczów w reprezentacji Francji. A po odejściu z Lyonu w 2020 roku słuch o nim zaginął i nie wiadomo, czy 34-letni obecnie zawodnik nadal kontynuuje grę w piłkę nożną. Ostatni obrońca, Bedimo, zawiesił buty na kołku w 2018 roku, a w Montpellier spędził tylko 2 lata, zanim reprezentował barwy Lyonu, a później Marsylii. Tylko 2 innych obrońców, notabene 2 wychowanków, występowało jeszcze wtedy w barwach tego klubu. Marokańczyk El Kautari spędził w klubie 7 lat, odchodząc w 2015 roku do Palermo. Od roku jest bez przynależności klubowej. W 2017 roku klub opuścił Mathieu Deplany, którego kariera po Montpellier praktycznie skończyła się. Grał w Troyes, później chwilę w Stanach Zjednoczonych, by w wieku 29 lat w grudniu 2021 roku zakończyć karierę. Do 2013 roku w klubie przebywało 2 podstawowych pomocników, Younes Belonda oraz Marco Estrada. Ten pierwszy za 10 milionów trafił później do Dynama Kijów, a obecnie jest piłkarzem Adana Demirsporu.
czy liczyk Estrada natomiast opuścił klub na rzecz klubu z Emiratów Al-Wahda, a w 2016 roku jako 33-latek skończył grać w piłkę. Trzech kolejnych pomocników było wychowankami klubu. Tunezyjczyk Saihi w 2016 roku trafił do Angers i zakończył karierę rok później w wieku zaledwie 30 lat. Dużo lepiej poszło Benjaminowi Stambulemu, którego od 2014 roku można było oglądać kolejno w barwach Tottenhamu, PSG oraz Schalke, a obecnie wraz z Belandą gra w Adanie w Turcji. Remy Kabeja natomiast w 2014 roku za 10 milionów dołączył do Newcastle, jednak zdecydowanie najlepsze lata życia spędził we Francji jako gracz Montpellier, a także Marsylii i Saint-Étienne. A obecnie reprezentuje barwy Lille, choć w zeszłym sezonie, między kwietniem a lipcem, powrócił do klubu, w którym się wychował. Inni pomocnicy z tamtego sezonu to Yuri Marvaux, który grał w Montpellier do 2017 roku, a dwa lata później skończył karierę, Cyril Genechon, grający w klubie do 2013 roku, który skończył grać w 2015, Romain Pitot, który również do 2013 roku, kiedy to skończył karierę, był w klubie, a także ostatni z wychowanków Jonas Martin. Ten natomiast w 2016 roku odszedł do Betisu, a obecnie reprezentuje barwy Brestu. Zdecydowanie największą legendą klubu został grający w klubie przez aż 13 lat do 2020 prawy skrzydłowy Suleiman Kamara. Były reprezentant Senegalu to właśnie w tym klubie zakończył karierę i został zawodnikiem z największą ilością meczów dla klubu w historii. Lewy skrzydłowy z tamtego sezonu, John Utaka, w 2013 roku odszedł do Sivasporu, a w 2020 zakończył przygodę z piłką. Zdecydowanie największa gwiazda tamtego sezonu, Giroud, od tamtej pory stał się legendą. Najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji, mistrzem świata, zdobywcą Ligi Mistrzów, grał w Arsenalu, Chelsea i Milanie, ale dopiero w tym ostatnim zdobył drugie w karierze mistrzostwo kraju. Klub bazujący wówczas na wychowankach, inny z nich, Marokańczyk Karim Ait Fana, opuścił w 2015 roku i podobnie jak kilku kolegów z tamtego okresu, młodo, bo w wieku 30 lat zakończył karierę. Inny rezerwowy skrzydłowy, Geoffrey Derny, odszedł z klubu zaraz po zdobyciu mistrzostwa i zniknął gdzieś w niższych ligach, zanim w 2020 roku skończył grać. Ostatnia trójka zawodników z tamtego sezonu to Jonathan Tignan, który opuścił klub w 2014 roku, a 3 lata temu zakończył karierę, Turek Hasan Kabze, który odszedł z klubu po mistrzostwie i przez następne 5 lat reprezentował rodzime kluby, a także ostatni z wychowanków Fode Koita, który obecnie również jest zawodnikiem w lidze tureckiej, a w Montpellier przebywał do 2013 roku. Natomiast René Girard prowadził zespół do 2013 roku. Później był jeszcze trenerem Lille, Nantes, marokańskiego Wydadu oraz drugoligowego Paris FC. Od 2021 roku ten 69-letni obecnie szkoleniowiec nie prowadzi żadnej drużyny i wydawać się może, że to koniec menedżerskiej kariery tego byłego 7-krotnego reprezentanta Francji. Tak zaczęła się legenda istotnego dla świata piłki zawodnika Oliviera Giroud. Tak chociaż na jedną chwilę wyglądała piękna historia niewielkiego klubu, któremu bardzo ciężko będzie w przyszłości to powtórzyć. Montpellier to niewątpliwie historia klubu jednego sezonu, ale za to jakiego sezonu? W tej serii również będę zbierał Wasze propozycje na odcinki, ale jestem obecnie trochę do przodu z nagraniami ze względów wakacyjno-prywatnych. Zostawiajcie propozycje w komentarzach, lajkujcie odcinki i subskrybujcie kanał po więcej. Na dziś ode mnie to tyle, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.